No, witam serdecznie. Dzisiaj spełniamy ostatni z progów przedłużonego live'a. Mowa o recenzji. Boku na piko. Za 2000 zł. Jest to osteczny poradnik prawdziwego budowlańca. Poprzednie trzy filmy były tylko lekcją, wskazówką, dobrą poradą. Ale dzisiejszy film to już prawdziwy sprawdzian naszych umiejętności. Po jego obejrzeniu dowiecie się, czy nadajecie się na prawdziwego budowlańca z krwi i kości. Zanim zacznę, to jutro będzie live w okolicach godziny 19, gdzie będziemy sobie oglądać różne kreskówki, w tym totalną porażkę, także zapraszam. A tymczasem zaczynajmy, także wiertarki w dłoń, kaski na głowę i oko na dziurę. Cała seria składa się z trzech odcinków. Nasz główny bohater Pico ma marzenie. Tak jak Pinokio chce zostać prawdziwym chłopcem, tak Piko chce zostać prawdziwym budowlańcem. W każdym odcinku spotka na swojej drodze różnych mentorów, nauczy się nowych sztuczek i zapozna się z wieloma technikami, których używa się w czasie remontów. Ogólnie wielu twórców, nawet na polskim YouTubie, zrobiło recenzję tego anime, ale żaden, dosłownie, żaden z nich nie zrozumiał kompletnie przekazu tej animacji. Ja będę tym, który wyjaśni Wam o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Jeśli myślicie, że prawdziwy budowlaniec jest tylko wierci dziury, łata dziury i miesza w betoniarce, to jesteście w błędzie. Prawdziwy budowlaniec dba też o swój zespół i czasami musi zająć się nie tylko swoją wiertarką, ale też i cudzą. Na tym polega piękno budownictwa. Pierwszy odcinek pokazuje nam pierwszego mentora Pico, czyli Tamotsu. Jest to dorosły budowlaniec, który swoje w życiu już wywiercił. Po udanej budowie udaje się on do baru jak prawdziwy budowlaniec. Spotyka on tam naszego piko, w którym od razu widzi potencjał. Dziadek Piko, który pracuje w barze, proponuje naszej dwójce wspólne spędzanie czasu. Tamotsu i Piko świetnie się bawili, przechadzając się po parku, a potem po plaży. Następnie Piko prosi swojego mentora o loda. Ten ochoczo mu go kupuje i przynoszą się do samochodu. Po pewnym czasie Tamotsu wie, że skończyła się jednak sielanka. I piko nie zostanie budowlańcem jeśli będzie całe dnie żar lody w samochodzie, więc przechodzi do konkretów i wyjmuje wiertarkę Pico. Sprawdza ją dokładnie pod każdym kątem czy wiertło jest sprawne, czy przyciski działają, jaka jest wytrzymałość wiertła itp itd. Test skończył się pomyślnie, więc na znak sukcesu oblali się cementem. To jest stary obyczaj budowlańców. Po udanym wierceniu wylewa się zawsze trochę cementu. Jakiś czas później Tamocu zaprasza Piko do swojego mieszkania, pokaże mu on więcej sztuczek. Jednak zanim to nastąpi, to najpierw Piko musi przebrać się w specjalny strój budowlańca. To jest ważne, aby na budowie nosić odpowiedni kombinezon, bez tego ani róż. Następnie Tamotsu pokazał swoją wiertarkę i dał ją Piko do sprawdzenia. Tym razem on sam musi ocenić prawdziwą i zaprawioną w boju wiertarę i samemu sprawdzić jej właściwości. Wszak jeśli budowanyc nie zna sprzętu jakim się obsługuje, to remont zakończy się niepowodzeniem. Piko niby jeszcze niedoświadczony, ale widać po nim, że ma talent do budownictwa Bosztamsu, szybko się ucieszył z oceny Piko. Bez czekania zaproponował mu wiercenie dziury, na co Piko ochoczo się zgodził. Po szybkim wierceniu Piko się obraził, ponieważ Tamotsu nie uznał go jeszcze za prawdziwego budowlańca, więc ten nawiał. Zrozpaczony Tamotsu postanowił go odszukać, znalazł go na cmentarzu. Szybka gadka szmatka i Piko postanowił dać szansę swojemu mentorowi. Udali się więc na plażę w celu ostatniej, bardzo ważnej lekcji. Tamotsu ponownie zaproponował wiercenie, na co zszokowany Piko odpowiada, że nie, tutaj nie. To był test. Ta moc chciał sprawić, czy Pico faktycznie nadaje się na prawdziwego budowlańca, bowiem budowlaniec wszędzie znajdzie dziurę do wywiercenia, nawet na plaży. I tak też się stało. Po kolejnym wierceniu drogi Pico i jego mentora się rozeszły. Nasz główny bohater, który nauczył się cennych rad, udaje się w samotną podróż, która ma na celu szlifowanie jego umiejętności budowlanych. W odcinku drugim poznajemy drugiego mentora Pico. Jest to Chico, ziomek w podobnym wieku co nasz przyszły budowlaniec. Tutaj zagrywka była taka, aby sprawić, czy Piko potrafi obsługiwać się każdym rodzajem wiertarki. Tą zaprawioną w boju oraz tą dopiero co wywiezioną z fabryki. Chico ma jeszcze starszą siostrę, która również jest zafascynowana remontem, ponieważ w pierwszej scenie widzimy jak dwójka naszych budowlańców podglądają w samotnym mieszaniu w betoniarce. Ten widok sprawił, że Pico zapał ochotę na remont, także wyjął swoją wiertarkę i o to samo poprosił swojego mentora Chico. Zanim przeszli do konkretów, to styknęli się wiertarkami. To kolejny zwyczaj budowlańców. Przed rozpoczęciem remontu stykają albo masują się wiertarkami. Ma to im przynieść szczęście na budowie. Po chwili przyjemnego remontu, nauczony doświadczeniem z pierwszego odcinka, Pico rozlał na siebie i Chico trochę cementu. Kolejny udany remont. Po jakimś czasie, pod nieobecność siostry Chico, nasi przyszli budowlańcy postanowili wykonać cały dom dla siebie i zrobić w nim porządny remont. Założyli te specjalne ochronne stroje. Należy pamiętać o BHP. Kiedy byli już ubrani, to wyjęli wiertarki zaczęli porządny remont. Wywiercili i załatali wszystkie dziury. W pewnym momencie widzimy siostrę, która stoi za ścianą. Patrzyła z niedowierzaniem na chłopaków. Tak jej zaimponowali swoimi umiejętnościami budowlanymi, że postanowiła sama wziąć sprawy w swoje ręce i pomimo braku własnej wiertarki, również zaczęła wiercić swoją dziurę. To jest dopiero zapał. W przeciwieństwie do pierwszego mentora Pico. Chico postanowił go nie opuszczać i wyruszyć z nim na dalszą i już ostatnią przygodę. Trzeci odcinek wprowadza ostatniego mentora, który będzie robił za króla budownictwa nie z tej ziemi. Mowa o Coco, która z wyglądu przypomina dziewczynę, ale o tym za moment. W pierwszej scenie widzimy, jak Pico przeprowadza jej remont na dachu. Widać, że zapał już takie skillsy, że ma prywatne zlecenia. Później dowiadujemy się o niej nieco więcej, że jest kimś na rodzaj wróżki albo kosmity. Jak widać, Piko osiągnął już maksimum umiejętności dla zwykłego śmiertelnika. A że chłop ma zapał i nie chce na tym poprzestać, to do gry musiały wejść siły nadprzyrodzone. Ale spokojnie, prawdziwy budowlaniec nie boi się niczego. Koko zaprasza Piko i Chico do jej domku. Szybko ich urządza, a potem idą spać. Niestety, Piko musiał po remoncie za dużo cytrynówki wypić, ponieważ stał w nocy z pełnym pęcherzem. W drodze do kibla zauważył, jak Koko w swoim pokoju przeprowadza samotny remont. Pico, podjarany tym faktem, zaczyna polerować wiertła, aby w razie czego mieć gotową wiertarkę do pomocy. Jak się okazuje, nie musi tego robić, ponieważ Koko. Coco... ma swoją własną wiertarkę. No tak, czego innego się można było spodziewać. Szybkie śmieszki, hecheszki, i mamy następny dzień. Pora jednak na lekką dramę. Okazuje się, że poprzedni mentor Piko wierci dziury z obecnym. Nie taki był plan. Oni mieli nauczyć jego budownictwa, a nie, że we dwójkę będą wiercić dziury bez jego wiedzy. Troszkę to znerwowało Piko, który pomyślał, że chyba nie nadaje się na, na prawdziwego budowniczego. Następnie cała trójka miała udać się na wieżę, na której miał odbyć się fatalny test dla Pico. Jeśli go zda i zrobi idealny remont na dużej wysokości, to wreszcie spełni się jego marzenie i zostanie prawdziwym budowlańcem. Początkowo nie chce tam iść, gdyż jego duma jest urażona, ale po chwili wszystko się uspokaja i cała trójka wyrusza na finałowy remont. Najpierw standardowo, szybkie pocieranie się wirtłami na szczęście, a potem czas na konkrety. Jak to było powiedziane w kultowym filmiku, no jest kur na wysoko. Ale piko o tym nie myśli. O nie! Szybko wierci jedną dziurę, potem przechodzi do drugiej. W międzyczasie miesza palcem w betonie, bo nie ma czasu żyć czegoś większego. Tu się liczy czas, tu się liczą emocje, czysty spontan. Dziury się wiercą i łatają. Cement co chwila się wylewa. Wiertarki od kilku minut nagrzanej dalej w użytku. Czy Piko to zrobi? Czy będzie budowlańcem? Czy spełni swoje marzenie dla nas, dla wszystkich? Zrobił to. Zrobił idealny remont na dużej wysokości i zrobił to tak dobrze, że aż fajerwerki zaczęły strzelać. Tak, moi drodzy, Pico oficjalnie został królem budowlańców. Uczony przez trzech mentorów zdał egzamin. I tego samego życzę Wam. Jestem pewien, że po trzech lekcjach i dzisiejszym teście również zostaniecie zatrudnieni na budowie i żadna dziura nie będzie dla Was wyzwaniem. Napiszcie o waszych emocjach, a do samego odcinka to odpowiednio go ocencie. Ja tymczasem się z wami żegnam, więc dzięki za oglądanie. I na razie.